Witamy na Nail Nails Polska. W dzisiejszym filmiku Kirsty pokaże Wam, jak wykonać piękne zdobienie, używając akrylu oraz własnoręcznie wykonanego malunku. Do tego zdobienia przedłużyliśmy już paznokieć, zaczęliśmy już przygotowywać go, więc usunęliśmy lśniącą powierzchnię z powierzchni paznokcia. Teraz musimy dopasować formę, ściągamy naklejkę z tyłu, przyklejamy ją na środek, uginamy formę i rolujemy między kciukami. Sprawdzamy, czy pasuje. Teraz rolujemy między kciukami i zamykamy końcówkę. Kiedy jesteśmy zadowoleni z efektu, zamykamy resztę formy. Wszystko pasuje odpowiednio. Również uważamy przy haponiku. Otłuszczamy teraz paznokieć. Po tym jak wyparuje, użyjemy primera bezkwasowego. Do tego zdobienia my używamy płynu akrylowego MAC Adhesion. Zaczynamy od użycia proszku bezbarwnego. Na początek budujemy tą część bardzo cienko. Przeciągamy trochę na powierzchni naturalnej płytki paznokcia. To nam nada dodatkowej wytrzymałości. Budujemy kształt baleriny. Utrzymujemy akryl bardzo cienko. Następnie użyjemy proszku Warm Beige i nanosimy na środek paznokcia. Pukamy w tył naniesionej kropli, żeby ją przesunąć. Chcemy stworzyć szewronową linię uśmiechu. Koncentrujemy się więc, żeby uzyskać odpowiednią krzywą. Używamy czubka pędzelka, żeby przeciągnąć wzdłuż. Unosimy teraz kolejną kroplę i nanosimy przy naskórku. Palec pochylony jest w dół. Przeciągamy produkt na powierzchnię poprzednio naniesionej kropli. Upewniamy się, że mamy zbudowany apex. Następnie używamy koloru Diamonds Are Forever. Zaczniemy od jednej strony, najpierw jedną, potem drugą stronę. Gdy zacznie zastygać, użyjemy sondy, żeby namoczyć ją w proszku i wypchnąć nią wzór. Używamy czubka tego narzędzia, żeby stworzyć wzór. Następnie druga strona.
Następnie użyjemy warstwy bezbarwnego na powierzchni. Kropla jest całkiem wilgotna, dzięki czemu osiądzie we wszystkich lukach, które przed chwilą stworzyliśmy. Następnie aplikujemy kolejną kroplę, żeby nadać więcej wytrzymałości. Poczekamy chwilę, aż trochę zastygnie, a potem użyjemy zaciskarki. Zaciskarką tworzymy odpowiednią krzywą C paznokcia. Gdy jest odpowiednio zastygnięty, możemy ściągnąć formę, a następnie zabieramy się za piłowanie. Ta sama rutyna, którą zawsze Kirsty używa. Czyli zaczynamy od ścian bocznych prosto. Po piłowaniu polerujemy paznokieć. Oczyszczamy niewielką ilością acetonu, co usunie nam wszelkie pozostałości pyłu oraz rozpuści delikatnie warstwę wierzchnią, jednak tylko delikatnie. Oczyszczamy również pod spodem, następnie użyjemy czarnej farbki akrylowej. Używając pędzelka do detali, przeciągniemy czarną farbą wokoło tych kieszonek, które wcześniej wypełniliśmy. Fajną rzeczą z tym zdobieniem jest to, że nie musi on wyglądać perfekcyjnie. Nawet powinno wyglądać trochę faliście. Podobnym sposobem malujemy przy naskórku. Upewniamy się, że farba jest całkiem sucha, a po całkowitym wysuszeniu możemy zabezpieczyć malunek używając żelu Mega Gloss. Popychamy w stronę naskórka i uważamy, żeby go nie zalać. Następnie pod lampę na 1 minutę. Do wykończenia użyjemy trochę olejku do skórek i wmasowujemy wokoło. Do tego zdobienia możesz również zrobić używając przezroczystego tipsa, jeśli wolisz. My w tym filmiku chcieliśmy Wam jeszcze pokazać przedłużenie.